Dziwny jest ten świat. To zdecydowanie najbardziej znana kompozycja Czesława Niemena. Poetycka opowieść o okrutnym świecie. Sam artysta w wywiadzie, jakiego udzielił Polskiemu Radiu tuż po festiwalu Opole 67, na którym zdobył główną nagrodę właśnie za wykonanie Dziwny jest ten świat, wyjaśniał. Nigdy nie zastanawiamy się nad tym, że możemy się zabijać słowami. Tu jest taki tekst. Często zdarza się, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem. A jednocześnie jest to manifest wiara w ludzi. O tym mówi ostatnie zdanie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. Czesław Niemen porwał tłum w 1967 roku, ale przesłanie tej piosenki jest aktualne do dziś. Dziwny jest ten świat. Śpiewa Mariusz Woźniak. Ty dziwny jesteś świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija jak noże. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie. Nadszedł już czas. Najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. Wierzę w to, że ten świat